Witajcie, kochani. Witam Was serdecznie na naszym cotygodniowym czacie z dietetykiem. Dzisiaj w wyjątkowym wydaniu, ponieważ mam przyjemność gościć wyjątkową kobietę, panią Lidię, z którą obecnie pracuję w treningu żywieniowym i która pochwali się swoimi efektami, bo są one bardzo imponujące. Zdradzi Wam, w jaki sposób utraciła już 3 kg w 24 tygodnie, co daje nam średnio przez pół roku kilogram tygodniowo. Natomiast też poruszymy ważne tematy, na przykład tego, jak wyjść z błędnego koła odchudzania, uniknąć efektów jojo, jak pić 4 litry wody i nawet więcej. Też podamy Wam takie wskazówki, jaki składnik ważny pani Lidia wdrożyła do diety, który jej bardzo przyspieszył odchudzanie, ułatwił też gotowanie, może za chwilkę też o tym powiemy. Zyskacie też wskazówki od pani Lidii, jak zmienić swoje nawyki żywieniowe. No i myślę, że zainspiruje Was swoją osobą, swoją postawą do zmiany, bo na co dzień jak z nią pracuję, to zawsze po wizycie kończę uśmiechnięta. Także pani Lidziu, na początek też chciałabym oddać pani głos, żeby opowiedziała pani kilka słów o sobie. Dzień dobry pani Kino, jeszcze raz. Witam serdecznie również wszystkich słuchaczy. Podjęłam współpracę z panią Delfiną w indywidualnym treningu żywieniowym w formie online, ponieważ no, nie miałam nigdy przyjemności na żywo się spotkać z panią Delfiną, ale forma online jest dla mnie bardzo dobrą formą, ponieważ dostosowuję ją do po prostu codziennego mojego życia. Jestem osobą 50+ i jestem w okresie menopauzy. I mogę powiedzieć, że ja w momencie, kiedy weszłam w tą menopauzę, ja się po prostu przestraszyłam, bo ja zaczęłam pić z powietrza. Ale po pracy z panią Delfiną, po tych 24 tygodniach, no ja wiem, że to nie jest tak, że się pije od powietrza i z powietrza i że można w każdym momencie swojego życia no zdecydować się na zmiany. Na zmiany swojego stylu życia, nowych nawyków żywieniowych. I ja wiem, że te nawyki żywieniowe nie tylko zmieniają moje życie, ale ja również je wprowadzam wśród moich bliskich. A to wszystko dzięki pani Delfinie, także ogromne tutaj podziękowania składam na pani ręce. No i mam nadzieję, że jeszcze przede mną troszeczkę pracy i dzięki pani mi się to uda oczywiście. I tak jak jeszcze chciałam powiedzieć, że ja nie odbieram tego mojego nowego stylu życia jako zupełnie nowy. To już jest mój styl życia. Mój styl życia i na pewno ja już nie powrócę do tego, co było kiedyś. Na pewno nie. Bardzo, bardzo się cieszę, że ma pani takie podejście. Myślę, że nie każdy, kto jest na diecie odchudzającej, właśnie takie ma. Często jest to tak, że kiedy już wrócę do normalnego żywienia. I przez to właśnie z tego błędnego koła nie możemy wyjść odchudzania. No i też jeszcze na początek, zanim tak zaczniemy z pierwszym pytaniem, to dajcie znać, bo o, widzę, że piszecie, że wszystko słychać. Przywitajcie się też, napiszcie, z jakich miejscowości jesteście. Będzie nam bardzo miło, żebyśmy dowiedzieli się, kto dzisiaj był na live, bo jeżeli napiszecie, będziecie aktywni, no to też będziemy wiedziały właśnie, jakich tutaj słuchaczy mamy. Ja się łączę z Krakowa. Pani Lidia, skąd się łączy? Ja się łączę z Warszawy, bardzo mi miło. Jeszcze raz. Witamy Was serdecznie, pozdrawiamy oczywiście nasze okolice. No i też na początek, jeżeli dzisiaj będziecie mieć jakieś pytania w czasie live'u, będziemy tutaj przeprowadzać wywiad z panią Lidią, jak ona to zrobiła, to śmiało nie bójcie się zadawać tych pytań w międzyczasie. Ja też będę je czytała, pani Lidzi, więc śmiało. Widzę, że Gdańsk pozdrawia, Kraków też, Mazury, o super, także z różnych miejscowości jesteście, bardzo się cieszymy. No i na początek, jeżeli chodzi o dzisiejszy temat, bo tak jak pani wspomniała, że często zachodzą zmiany też u kobiet i tego my nie unikniemy w bardzo różnym wieku, bo przechodzimy po prostu zmiany hormonalne, menopauza, to zdarza się, że wpływa to na właśnie szybsze tycie, na to, że jak to się mówi, właśnie tyjemy z powietrza, chociaż wiemy, że też potrzeba tej zmiany nawyków, więc dzisiaj postaramy się rozwiać, jak tutaj pomóc sobie, żeby też przy tym etapie
etapie problemów z właśnie chociażby hormonalnych. Jeżeli się natomiast wy zmagacie jeszcze z insulinopornością, z problemami z tarczycą, to śmiało też bądźcie, bo dzisiejsze te zasady, co będziemy opowiadały wam, co pani Lidia wdraża, ja też je wdrażam u osób właśnie, które mają trudności z odchudzaniem, właśnie przy tych też schorzeniach metabolicznych. Natomiast pierwsze pytanie, pani Lidiu, jaka była pani historia tak naprawdę z tym odchudzaniem, zanim pani trafiła już na też nasz trening żywieniowy? No na pewno nie będę osobą bardzo oryginalną, bo tak jak sięgnę pamięcią, to zawsze próbowałam różnych diet. Jednak nie zawsze miałam na tyle wytrwałości, mogę powiedzieć, samozaparcia, aby kontynuować te diety i zawsze właśnie było to magiczne słowo dieta. I tak naprawdę to ja nie mogłam się doczekać, że ta dieta się zakończy i będę tak naprawdę mogła wrócić do tego, tak jak już pani wspomniała, pani Delfino, normalnego życia czy też normalnego jedzenia. Tylko że co to znaczy, tak, to normalne jedzenie? No ja wówczas nie wiedziałam tego, bo nie znałam ani zasad pojedynczego odżywiania, ani zasad komponowania posiłków w sposób zbilansowany, tego wszystkiego, czego się nauczyłam dzięki współpracy z panią i dzięki właśnie indywidualnemu treningowi. No i po tych moich wyrzeczeniach następował efekt jojo. Czyli kilogramy wracały z nawiązką, no a ja pozostawałam w tym niebezpiecznym dla mojego zdrowia, oczywiście błędnym kole odchudzania. No i oczywiście ja szukałam pomocy, tak, ja szukałam pomocy u specjalistów, u dietetyków, tak. Jednak ja zawsze otrzymywałam gotowe jadłospisy. I w moim przypadku, ja myślę, że w przypadku również i wielu osób, te gotowe jadłospisy się nie sprawdzają, no bo z uwagi chociażby na pracę, na obowiązki domowe, na to, że również są trudności w przygotowaniu posiłków ściśle określonych z danego jadłospisu, bo akurat nie mamy tych produktów, prawda, żywieniowych. Dlatego ja bardzo szybko rezygnowałam z takiego odchudzania, rezygnowałam i ja bardzo szybko wracałam do tych starych, niedobrych nawyków. To znaczy, jakie to, te moje stare, niedobre nawyki? Ja myślę, że z większości Państwa również te nawyki takie są. Czyli co? No brak śniadań. Szybciutko do pracy, w pracy 4-5 kaw przez cały dzień, później pierwszy posiłek, po powrocie z pracy w godzinach wieczornych, bo wtedy miałam czas, ale wtedy ja miałam ochotę na wszystko. Więc podjadłam w godzinach wieczornych, piłam bardzo małe ilości wody, moje posiłki były nieregularne, no wiadomo, bardzo mało warzyw, wysiłek fizyczny w weekendy, czasami dużo stresu, mało snu, czyli taki gotowy plan działania, jak osiągnąć większą wagę niż przed kuracją odchudzającą, mogę tak powiedzieć. To jest z tego względu jeszcze dodatkowo, w momencie, kiedy weszłam w okres menopauzy, no ja zobaczyłam, że ja strasznie zaczęłam szybko tyć. No, ja niby nie zmieniłam tych swoich nawyków, no absolutnie, tak, więc jadłam tyle samo, a waga rosła. No i zaczęłam szukać pomocy, dodatkowo jeszcze tutaj w moim przypadku uraz kręgosłupa, problemy z kręgosłupem, a więc zarządem ruchu. Oczywiście tutaj lekarz mi zalecił, że absolutnie brak ruchu. To wszystko spowodowało, że tak naprawdę ja zaczęłam przybierać bardzo, bardzo szybko na wadze. No i zaczęłam szukać pomocy. Wtedy zupełnie przypadkowo, tak, natrafiłam tu na webinar pani Delfiny. Świetny webinar, naprawdę. 10 kroków do odchudzania i pokonania insulinooporności. I po tym webinarze ja już nie miałam wątpliwości. Ja zapisałam się do pani Delfiny na konsultację online, no i od tego czasu zaczęliśmy współpracę. Tutaj indywidualnie opracowany dla mnie przez panią Delfinę trening żywieniowy. No i to wszystko spowodowało tak, że ja od tych 24 miesięcy jestem w takim prawidłowym, tak, stylu, sposobie odżywiania. Zmieniam cały czas moje nawyki żywieniowe. Ja mogę powiedzieć, że po tych 3 miesiącach pierwszych ja już je zmieniłam. Ja już nie chcę pamiętać, nie pamiętam tych starych. Po 24 tygodniach, bo tam się pani przejęzykowała w miesiącach,
Ale to tak stosowanie w razie, co mówię słuchaczom. Dokładnie, czyli tak naprawdę to jest teraz nowy styl życia. Rozumiem, że już nawet po tych 3 miesiącach nie chce pani wracać do poprzedniego, więc no, bardzo miło mi to usłyszeć. No i też wiemy już, jakie były te błędy, które no, myślę, że wielu słuchaczy tutaj się utożsami. Możecie napisać, czy też mieliście takie podejście do tych różnych diet odchudzania. Czy zdarzało się Wam z tym zmagać, z tym jedzeniem na wieczór, tak? Chociażby co Pani też opowiadała, czy może właśnie mieliście bardzo małą aktywność, czy może brak tych śniadań, tak? Może te picie 4-5 kaw, tak? Bo to było zanim Pani Lidia trafiła do mnie, tak naprawdę. Możecie napisać, czy też się z tym po prostu zmagacie, a my będziemy mogły Wam dzisiaj podać takie wskazówki, jak sobie z tymi problemami poradzić. Także jak będziecie tutaj aktywni, to będzie nam łatwiej też Wam odpowiadać na te Wasze trudności. Natomiast ja w międzyczasie tu już wracam do Pani Lidii i drugie pytanie Pani Lidio, jaki jest ten klucz do osiągnięcia tego minus 23 kilo w tempie 24 tygodni, czyli 6 miesięcy, czyli średnio kilogram jest to na tydzień, więc co jest takim kluczem tutaj do sukcesu u Pani Lidio? No, ja uważam, że moim kluczem do osiągnięcia sukcesu w redukcji masy ciała jest przede wszystkim poznanie i zrozumienie zasad prawidłowego komponowania zbilansowanego posiłku, który tak naprawdę w konsekwencji prowadzi do zmiany nawyków żywieniowych. No i jeszcze raz, naprawdę, ja będę się powtarzała, ale ogromne podziękowania dla Pani Delfiny, bo naprawdę dzięki Pani wiedzy, Pani zaangażowaniu, przekazanym materiałom o odżywianiu, umiejętności przekazania treści, zupełnie dla mnie przecież nowych, tak? Ale treści wytłumaczone w bardzo jasny, taki przejrzysty sposób. Ja nauczyłam się prawidłowo komponować zbilansowane posiłki. Tak naprawdę przestrzegałam prostych zaleceń i przestrzegam, tak? Prostych zaleceń w opracowanym dla mnie indywidualnym programie żywieniowym. Ja mogę wybierać spośród produktów, które są mi zaproponowane w tym programie, produktów żywieniowych, te, które w danym momencie, czy też w danej chwili posiadam w lodówce, tak, czy mam ochotę na przykład na nie. Samodzielnie komponuję posiłki. Nie czuję przy tym oczywiście głodu, bo jem regularnie. Co ważne, jeszcze raz będę podkreślała, że nie ma tutaj narzuconego, gotowego jadłospisu. Dlatego też ja z czasem zaczęłam, powiem szczerze, bawić się smakami, produktami żywieniowymi. Ja układam własne potrawy według własnego pomysłu i tak naprawdę według własnego smaku. I teraz wiem, dlaczego ten mój posiłek musi być zbilansowany prawidłowo, ponieważ ja jestem w czasie redukcji masy ciała, dlatego też w moim posiłku nie należy odpowiednio porcja białek, porcja warzyw i porcja zdrowego tłuszczu. Tak, tutaj w słowo, Pani Lidio, bo coś mi się dzieje z głosem, czy to tylko u mnie? Dajcie znać, czy... Niech Pani powie coś, Pani Lidziu, do nas. Przestrzegam kilku prostych zasad. Dobra. Myślę, że w porządku. Wiecie co, przepraszam Was najmocniej, ja potrzebuję jednak chyba tutaj coś sobie włączyć, żebym z Panią Lidzią mogła mieć lepsze połączenie. Dajcie mi sekundę. Do tego już będzie chyba lepiej u mnie, bo może mi się po prostu komputer zaczął. I teraz, dobra. Tak, są u mnie też, bo wiedzieli, że było słabiej, czyli to nie tylko u mnie. Dobra, ale czy teraz nas słychać w porządku? Pani Lidzio, niech też Pani coś powie? Tak, więc ja mówiłam, słychać dobrze, tak? Dobra, ja słyszę, jest już ok, myślę. Tak, to ja bardzo dobrze słyszę. Więc skończyłam na tym, że zaczęłam się przekazać kilku zasad do samego żywieniowego. Przede wszystkim jest naprawdę bardzo ważne. Pani Lidziu, przysunąć się chyba trzeba będzie, bo coś z głosem tak jakby Panią tracimy. A może no teraz? Teraz słychać dobrze? Lepiej. Że przestrzegała Pani regularnych posiłków, usłyszałyśmy, tak. Czyli 4 co 4 godziny my tam ustalałyśmy. I tak. Teraz dalej. Prowadzę dzienniczek żywieniowy, bardzo ważny element w zmianie nawyków żywieniowych, teraz to wysłuchać.
Lepiej, tylko niech pani mówi, to ja będę wchodzić w słowo, jakbyśmy traciły. Dobrze. Dlaczego ja uważam, że dzienniczek żywieniowy, który prowadzę codziennie, on jest taki ważny, taki istotny? Ponieważ uczy mnie przede wszystkim systematyczności, pokazuje ewentualne błędy żywieniowe, które mogę popełnić w trakcie. Tak, tracimy panią. Właśnie jest faktycznie tak, że przez chwilę panią słychać głośno, a potem panią tracimy na cicho. Więc jakby pani też mówiła głośno i ewentualnie ja wiem, że pani też jest z telefonu, może trzeba go troszeczkę lekko podnieść, bo czasami ten głośnik tam się. Ale na siebie nakierować. Okej. Tak, teraz będzie słychać dobrze? Tak, może tak, bo głos był stłumiony dokładnie, tak jak pisze tam Renata, więc tak może o to chodziło. Niech pani teraz mówi o dzienniczku, tam przerwałam, bo. Tak, więc wracając do dzienniczka, to dzienniczek, jak już powiedziałam. Ale dzisiaj jest utrudnienie, nie spodziewałyśmy się, myśmy testowały pół godziny wcześniej, było wszystko okej, okay, nie wiemy, co się dzieje, więc może tak. Niech pani po prostu na siebie, jeżeli pani weźmie telefon, to go pani podniesie i tak po prostu na siebie trzyma, ale żeby nie był otwarty przez chwilę, bo może to jest ta kwestia. No zobaczymy. Przepraszamy was, bo nie spodziewałyśmy się. Dobra. Tak, teraz mnie słychać dobrze? No, lepiej na pewno niż jak było ciszej. Można próbować. Dobrze, więc o dzienniczku już powiedziałam. Później jedzenie śniadania, maksymalnie 1 godzinę od wstania. Picie wody, i tutaj jest bardzo to ważne, 30 ml dziennie na 1 kg masy ciała, więc no, u mnie dużo tej wody. Ja generalnie tej wody zaczęłam bardzo dużo pić. 3 litry to jest. O wodzie jeszcze powiemy, to możemy nie zdradzać tutaj, to zaraz przejdziemy. Dobrze. Aktywność fizyczna, którą wprowadziłam, niepodjadanie między posiłkami, to jest bardzo ważne naprawdę. Tutaj miałam taki incydent, podjadłam sobie 100 gram orzeszków, ale. Migdałów, pamiętam. O tym nie chcę już pamiętać, tak, bo się okazało, że one mają strasznie dużo kalorii. No i wyrównywanie niedoborów, ponieważ tutaj pani Delfina indywidualnie dla mnie również dobrała suplementację. I ta suplementacja bardzo, że tak powiem, jeżeli chodzi o chociażby kwasy omega-3, poprawiła mi kondycję włosów, kondycję paznokci, czy też witaminy dla kobiet, tak? Więc tutaj te niedobory uważam, że są bardzo istotne, jeżeli chodzi o suplementację, czyli wspomaganie jakby tego całego procesu redukcji. Super. To pani Lidziu, ja może przejdę już do następnego pytania, bo nam się tutaj troszeczkę opóźniło, ale myślę, że damy radę. Jakie są te sposoby właśnie na wypijanie tych 4 nawet litrów? Uwaga, pani Lidzia nawet i 5 czasami litrów wypijała. Jakie są sposoby? Jeszcze niech pani się odniesie do tego, jak było wcześniej, może też, jak zanim pani trafiła do mnie. Tak, wcześniej zanim trafiłam do pani Delfiny, to picie mojej wody to tak było 1,5 litra, nie więcej, natomiast ja więcej piłam kawy aniżeli wody, o mogę tak to podsumować, natomiast w chwili obecnej, w momencie, kiedy weszłam w ten indywidualny trening żywieniowy, ja wodę piję wszędzie, w każdym miejscu, w którym przebywam. Czy jest to mieszkanie, czy samochód, czy praca, czy wizyta u rodziny, czy wizyta u znajomych, ja zawsze mam przy sobie butelkę z wodą. Na początku ja testowałam różne pojemności, więc na początku zaczynałam od 0,75, ale trudno mi było liczyć te butelki. Później 1,5-litrowe, ale były za duże i dla mnie taką najbardziej, dla mnie oczywiście, bo tutaj każdy musi według indywidualnego, tak? Możliwości sobie dostosować i są butelki litrowe. I ja każdego ranka przygotowuję sobie odpowiednią liczbę tych butelek, jest to 4 albo 5, z których korzystam w ciągu całego dnia, a więc w pracy, w domu i tak dalej, o tym już mówiłam, ja po prostu piję wodę. Ja nie czekam, aż ja będę miała pragnienie, tylko piję wodę zanim to pragnienie przyjdzie. Też ta woda jest różna, to znaczy tak,
Ja piję wodę zarówno filtrowaną, czasami jest to woda lekko gazowana, gdy jest zimno, to piję wodę ciepłą, którą mam przygotowaną w termosie dla rozgrzania. Ale mam taką jedną zasadę, że ta woda jest zawsze w zasięgu mojego wzroku, gdziekolwiek ja bym nie była. I jeśli do wieczora wypiję przygotowaną przeze mnie w butelkach wodę, to oznacza, że moje dzienne zapotrzebowanie na tą wodę zostało zaspokojone. Ucząc się picia tej wody zawsze i wszędzie, to potrzebowałam pewnej takiej pomocy, tak? No i zainstalowałam sobie na telefonie aplikację do picia wody, która mi przypominała w ciągu dnia odpowiednim tam dźwiękiem, tak, że ja tą wodę powinnam wypić. Ale w chwili obecnej to już nie potrzebuję żadnych tak aplikacji, ponieważ ja po prostu wiem, że ta woda jest cały czas ze mną, tak, i ja ją mam wszędzie i ją piję. I zaczynam dzień od wypicia co najmniej pół litra wody. Czasami sobie tam zakwaszam, czyli jakieś tam dwie, trzy krople cytryny, zanim wypiję błonnik, zanim zjem śniadanie, do posiłku zawsze wodę podaję, czy to w dzbanku, czy też mineralizowaną wodę butelkową. Czyli powiem jeszcze raz, wodę piję zawsze i wszędzie i dla mnie wypicie 4 litrów czy 5 litrów naprawdę nie ma żadnego problemu teraz. I Wam podaję jeszcze aplikację do picia wody, którą możecie sobie ułatwić picie, to co Pani Lidia mówiła. No to jest super podejście, że Pani sobie szykuje też tą ilość wody do przodu, po której potem Pani po prostu łatwiej jest to zliczyć, więc możemy to zaobserwować, bo czasami jest coś takiego, że nam się wydaje, że pijemy więcej wody, ale nie liczymy dokładnie tego, nie mamy jakiejś objętości, na które patrzymy. Jeszcze podpowiem, jedna z moich klientek, bardzo im to pomagało, że woda jest na przykład lekko gazowana, mają taką słomeczkę na przykład, stawiają sobie właśnie w zasięgu widoku, więc nawet gdzieś tam pracując przy sobie mają, popijają, ze słomeczką się pomaga. Jedną też fajną wam dam wskazówkę, to się sprawdziło u pani Beatki, jednej mojej, że zaczęła sobie pić z kufla dużego, takiego półlitrowego, wiecie, jak do piwa. I możecie takie większe objętości sobie właśnie wtedy o nie zadbać. No i to, co pani powiedziała, że wodę możemy liczyć wszystko, po prostu raz ciepłą, raz zimną, raz gazowaną, raz niegazowaną, byleby to popijać przez cały dzień, bo dużo osób robi tak, że pół dnia nie pije, do tej 15 możecie też sobie dać taki cel, macie tą aplikację, wam podałam, ale do 15 na przykład wypić połowę swojej normy wody, tak jak pani Lidia powiedziała, 30 ml to jest na kilogram masy ciała, więc każdy z nas ma tą indywidualną normę, którą musi sobie przeliczyć. A już wiemy, że nie wliczamy tam kawy i nie pijemy tych 4-5 kaw, bo wtedy nam dużo trudniej tą normę wypić. Ale to nie znaczy, że tej kawy nie możecie się napić. Jak najbardziej pani Lidia też ją pija, tylko może już nie w takich ilościach, tak? Teraz ostatnio w pani dzienniczku króluje taki jeden ważny składnik, który, no wam zdradzę, przyspiesza bardzo odchudzanie, więc chciałabym, żeby pani Lidia nam zdradziła, co to jest, co u niej tam króluje, jaki sposób ma na wdrożenie tego do diety. I w międzyczasie też, jak macie jakieś pytania, to zadawajcie, ja już sobie będę tu patrzeć i potem je czytać dla pani Lidii. Więc tutaj pani Jolanta pytała, no, jak pić więcej wody, no to teraz omówiłyśmy. Idziemy dalej w takim bądź razie do tego ważnego składnika, pani Lidio. Tak, pojawił się w mojej diecie nowy składnik, a mianowicie rośliny strączkowe. Ponieważ ja nauczyłam się od pani Delfiny, że jest bardzo dużo, tak, pokarmowych źródeł białka, ale zaczęłam zwracać uwagę na to, jak wybierać, a może które białko wybierać, które źródła wybierać, aby one były najbardziej wartościowe i zdrowe dla mnie. Zanim zaczęłam w ogóle w mojej kuchni wykorzystywać rośliny strączkowe, to wydawało mi się, że tak naprawdę odżywianie bez mięsa to jest niemożliwe. No, jest możliwe, a nawet powiem bardziej smaczne. Oczywiście ja tutaj nie zniechęcam nikogo do tego, żeby nie jadał mięsa. Natomiast ja mówię o sobie, o swoich odczuciach, tak? Dzięki zaangażowaniu pani Delfiny ja zdobyłam coraz więcej wiedzy na temat żywienia, sposobów odżywiania i też chciałam wiedzieć, jak dana żywność wpływa na mnie,
i wpływa na moje zdrowie. Wzrosła moja świadomość, tak? I też zdałam sobie również sprawę z tego, że spożycie mięsa wpływa na moje zdrowie, ale też wpływa i na środowisko. Bo nie bez znaczenia jest chociażby to, no, czym są karmione zwierzęta, tak? Tutaj pani Delfina często mi też wskazywała, tak, że no, te antybiotyki, które w pożywieniu spożywają zwierzęta, a później w efekcie również my spożywamy, tak? No i dzięki pani Delfinie właśnie ja się dowiedziałam, że istnieje bardzo duża grupa tak produktów żywieniowych, które mają wysoką zawartość białka i są to właśnie rośliny strączkowe. Ale również rośliny strączkowe oprócz tej zawartości białka mają też wysoką zawartość błonnika pokarmowego, który bardzo dobrze między innymi wpływa na pracę jelit, obniża cholesterol, obniża stężenie cukru we krwi. To wszystko wiem dzięki pani Delfinie. I poza tym rośliny strączkowe też mają niską zawartość tłuszczu, ale ten tłuszcz jednocześnie on jest bardzo dobry dla naszego organizmu, a więc są same zalety. Same zalety. Dla mnie również taką dodatkową zaletą tych roślin strączkowych jest ich smak. Bardzo ciekawe przepisy kulinarne, ponieważ jest to bardzo naprawdę uniwersalny produkt do wykorzystania w kuchni. I jeszcze raz mogę powiedzieć, że te rośliny strączkowe są moim takim odkryciem kulinarnym. I z warzywami strączkowymi jest o tyle łatwiej w kuchni, że praktycznie każde warzywo do nich pasuje. Ograniczenie, tak. Ograniczenie to może być tylko nasza wyobraźnia kulinarna. Ja na przykład robię tak, gulasze, zupy, kremy, kotleciki, zapiekanki, pasztety, pasty, majonez, ciasta, muffinki, tak? Na przykład z mąki, z ciciorki chociażby. Ja na przykład właśnie. Wejdę w słowo, ważne rzecz, jasne, właśnie to, co pani mówi, czyli różne formy wykorzystania też tych strączków są bardzo ważne. I mam dla was w prezencie dla wszystkich słuchaczy e-book, więc jeżeli chcecie otrzymać e-book z przepisami na białka, też roślinne i wskazówkami dotyczącymi odchudzania, to śmiało napiszcie nam też w komentarzach, że chcecie go otrzymać, żebym wiedziała też komu wysłać po live, dobra, więc dawajcie znać, komu mam ten e-book z przepisami na te rzeczy, co pani Lidia też na ten magiczny składnik przy odchudzaniu wysłać, więc dawajcie znać w komentarzach, a ja już oddaję pani Lidio głos. Tak, ja jeszcze tylko chciałam tutaj dodać odnośnie strączków, że jest bardzo dużo soi. No ja nie mam problemów zdrowotnych takich, które by eliminowały tą soję z mojego jadłospisu, dlatego też ja jem zarówno soję w formie nasion, tofu, mleko sojowe, ponieważ nie toleruję laktozy, więc tutaj mleko sojowe się super sprawdza, no ale również fasola, dziedzierzyca, soczewica, groch, a więc no wszystko, co tutaj mogę wykorzystać tak ze strączków, bo ponadto również rośliny strączkowe posiadają bardzo niski indeks glikemii, więc po ich zjedzeniu ja w ogóle nie czuję się głodna, tak? I jakby tą sytość podbijają bardzo, więc nie chodzę po prostu głodna. No, pani Lidia, ja chcę dodać, że jestem mega pod wrażeniem pani wiedzy i tu to pani zastępuje mi dzisiaj po prostu mnie, więc bardzo się cieszę, że przy okazji uczy pani naszych słuchaczy, co to daje, bo zdradza pani, jak pani robi, ale jestem pod dużym wrażeniem, naprawdę, więc cieszę się, że wykorzystuje pani naszą wiedzę z treningu na pewno. No i właśnie, co do tej wiedzy z treningu, a jakie są pani bliskich, pani Lidziu, jakby pani powiedziała, bo pracujemy już trochę pół roku, więc jak to jest ze zmianą na przykład żywienia u pani bliskich? To znaczy, ja w ogóle wdrożyłam jedną kuchnię w domu, powiem szczerze, i oczywiście, jeżeli ja robię strączki, to ja jem te strączki, ale moja rodzina również je te strączki, tam jest jakieś mięsko, to też jest dla nich, ale oni też zauważają, że bardziej kierują się w stronę właśnie tego lepszego białka, no my tak to nazywamy, lepszego białka. Moja mama, która ma 78 lat, po prostu mówi, że wow, jakież to jest świetne, ja
sobie dodaję gotowany groch, gotowaną fasolę, gotowaną dzieciorkę do sałatek. Jakież to jest pyszne, jak mnie to syci. Więc moja mama też sobie zmieniła sposób myślenia, tak, i stosowania w ogóle tych strączków w diecie i ograniczyła przez to też mięsa. Uważam, że w starszym wieku to jest istotne, tak, bo to też wpływa na jelita, tak? Mhm, super. No to jesteśmy pod wrażeniem jeszcze bardziej, że pani mama w takim wieku, ale powiem wam, że moja babcia to samo też dzieciorkę teraz ma zawsze, jak przyjeżdża gotowaną do pomidorowej, dodaje, nie wiem, tofu w lodówce i naprawdę fajnie się to sprawdza. No i też wiem, że no nie można pominąć ważnej rzeczy, bo tutaj pytacie o różne rzeczy właśnie, ile posiłków, to już pani wspominała, pani Lidia, że cztery, że piła że pije dalej tą wodę. Trzyma tych odstępów, ale też jest jedna ważna rzecz, którą też pani Lidia u siebie wdrożyła przy tak imponującej redukcji kilogramów. Więc pytanie ważne, pani Lidio, jaki ma pani sposób na wdrażanie aktywności do swojego życia i co się sprawdza, co mogłoby tutaj też zainspirować się naszych słuchaczy? Oddaję głos. Tak, jeżeli chodzi o aktywność fizyczną, to zarówno. Jeżeli mówimy w ogóle o sposobie odżywiania, to ja jestem taką osobą analityczną. Ja najpierw muszę zdobyć wiedzę na dany temat, zrozumieć, dlaczego ja mam to stosować, no i później mobilizuję się do działania. I w jaki sposób ja rozbudziłam taką moją, tą wewnętrzną motywację do tego, żeby moja aktywność fizyczna wzrosła. Przede wszystkim, po pierwsze, kupiłam rower. To był pierwszy mój zakup, ponieważ ja rozpoczęłam swoją przygodę z przygodę. Może nie, ja rozpoczęłam spotkania z panią Delfiną z końcem sierpnia ubiegłego roku, więc sprzyjała mi piękna pogoda na to, żebym mogła odbywać te wycieczki rowerowe. Natomiast później w okresie zimy dokonałam zakupu stepera. No i mam w domu, tak, więc ja sobie wyrabiam te kroczki, jak i nie jest odpowiednia pogoda. Po drugie, ja zrozumiałam, że tak naprawdę w moich rękach też odpowiedzialność za moje zdrowie, że nigdy nie jest tak naprawdę za późno na to, żeby zmienić swój styl życia. Tak jak powiedziałam, jestem osobą 50+, jestem w okresie menopauzy, mój metabolizm bardzo wyraźnie osłabł, zatem miałam problemy właśnie z kręgosłupem, więc tam aktywność nie była duża, ale teraz po tych 6 miesiącach, tak, czyli 24 tygodniach, no ja chcę powiedzieć, że dzięki temu, że ta aktywność została wdrożona, moje samopoczucie dużo się poprawiło, energia wzrosła. Poza tym ja również tutaj chciałam zwrócić Państwa uwagę na to, że trzeba wiedzieć, kiedy wykorzystywać tą aktywność fizyczną, aby ona naprawdę przyniosła pożądane efekty. Czyli nie od razu po zjedzeniu posiłku, tylko najlepiej jak ta aktywność jest realizowana 2-3 godziny po posiłku. Wszystko to wiem dzięki Pani Delfinie. Więc nie od razu po posiłku, nie godzinę po posiłku, najlepsze efekty są właśnie 2-3 godziny po posiłku. No i jeszcze bardzo istotne jest to, żeby wdrażać tą aktywność, którą my lubimy, która sprawia nam przyjemność. Ja na przykład jaką tą aktywność wdrażam? Spacery, jazda na rowerze, chodzenie po schodach, pływanie, chodzenie właśnie na steperze, gimnastyka domowa, spacer z psem. I ważne jest tutaj to, żeby ta aktywność była regularna. Regularność tutaj jest kluczem do osiągnięcia tego celu, tak? I jeszcze ważne jest to, że tak naprawdę ja korzystam z każdej okazji życia codziennego, żeby tą aktywność wdrażać. Czyli na przykład chodzę po schodach zamiast windą, albo na przykład wysiadam sobie jedno albo dwa piętra niżej, żeby wejść po schodach. Jak jestem w centrum handlowym, unikam schodów ruchomych. No, chodzę sobie normalnie tak schodami. Jak jadę po zakup, to wybieram rower. Częściej aniżeli samochód, więc realizuję ten wysiłek fizyczny, który jest mi bliski, tak? Ale pod warunkiem i mam tą świadomość, że on ma być regularny, bo wtedy rzeczywiście przynosi efekty. Super. Czyli tak naprawdę to, co pani powiedziała, szuka pani rozwiązań, a nie wymówek, że tu jest zimno, no to nie pójdę na rower, bo bardzo go lubię, to najwyżej kupię steper.
tak? Że właśnie to jest bardzo ważne, ważne jest też nasze podejście, bo tak naprawdę czasu i no, jakby nigdy nie ma czasu, nigdy nie ma dobrego, jak to się mówi, dobrych warunków, zawsze coś znajdziemy sobie, niestety, tak to bywa. Więc no to jest też, myślę, u pani Lidii ta postawa ważna. Jeżeli chcecie wiedzieć, jak ona to osiąga, no to myślę, że szuka rozwiązań, działa. I ja też osobiście w swoim życiu, biznesie, powiedzmy nawet prowadzeniu firmy, też jestem taką osobą, że potrafię właśnie od razu wdrażać, nie czekać. Oczywiście warto analizować, tak jak pani mówi, zdobywa pani wiedzę, żeby też to, co pani wybiera, było dobre dla pani, więc to jest super. Pani Lidio, i też chciałabym, żeby, znaczy zapytać Panią o takie tipy dla naszych słuchaczy, żeby zmienić te nawyki żywieniowe. Co ma Pani dla nich? Jakie wskazówki dzisiaj, Pani Lidio? No właśnie, to takie moje tipy, wskazówki, porady, tak, jakbyśmy to nie nazwali, to po pierwsze ja postawiłam sobie realny cel. Na początku naszej współpracy, zresztą tutaj pani Delfina też mi powiedziała, realny cel, proszę sobie postawić, co pani chce osiągnąć. I ja tak zrobiłam. Ja nie wprowadzałam żadnych nakazów, zakazów, czyli ja sobie nie założyłam, że od dzisiaj ja tam nie będę jadła słodyczy, ja jem fit oczywiście słodycze, czasami, jeżeli mam taką ochotę. Nie wprowadzałam żadnych nakazów, że ja muszę do wakacji schudnąć 35 kilo. Nie. Mój realny cel, ja wiem, jest to proces w treningu żywieniowym i to jest bardzo ważne, żeby zrozumieć, tak, że to jest proces. Więc ja potrzebuję czasu, żeby zmienić te swoje nawyki żywieniowe. To jest tak samo, gdy Państwo na przykład przybieracie na wadze, to też potrzebujecie czasu, prawda? Więc efekty widzicie po jakimś okresie i nagle się okazuje, no bo może moje tkanki nie pasują, tak? To jest za małe. A więc, żeby przybrać na wadze, tak samo, żeby zgubić tą wagę, my potrzebujemy czasu. Ja sobie to uświadomiłam w pracy z panią Delfiną. Po trzecie, ja nie czekałam do jutra, na odpowiednią okazję, na odpowiednią datę, że zacznę po nowym roku, że zacznę 1 stycznia, że zacznę po świętach, bo przed świętami to nie, no bo przecież święta. Nie, ja dokonałam zmiany tych nawyków żywieniowych tu i teraz od razu, po spotkaniu online z panią Delfiną, w momencie, kiedy dostałam indywidualny trening żywieniowy i od razu to weszłam. Na początku oczywiście małymi kroczkami. Ja się zagłębiałam coraz bardziej w tematykę zdrowego stylu życia, coraz bardziej w zmiany nawyków żywieniowych. I oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że ja nie przyzwyczaję, jakby od razu moje ciało nie przejdzie tak szybciutko tego etapu, więc małymi kroczkami tego wszystkiego się uczyłam. No i po czwarte, taka kolejna wskazówka, to stopniowo wdrażam do mojego jadłospisu, stopniowo, tak, produkty zamienne albo produkty nowe. Produkty zamienne, więc no, rośliny strączkowe, tak, o których mówiłyśmy, ale na przykład więcej ryb morskich. Po czwarte, przestrzegam opracowanego przez panią Delfinę tego indywidualnego programu żywieniowego, a więc regularne posiłki. Spożywanie określonych w programie produktów o podanej wadze albo podanej liczbie, tak? Picie odpowiedniej liczby wody, przyjmowanie również opracowanej dla mnie suplementacji. I to wszystko to są moje takie wskazówki, które mi ułatwiają pracę z programem żywieniowym, ale też mogę powiedzieć, że one weszły już w nawyk. W nawyk i ja wiem, że stosując się regularnie i przestrzegając ich, dobrze wykonuję swoją robotę, tak bym może powiedziała. Super. No właśnie. Moi drodzy, to, co powtórzę się, pani Widia swoją postawą pokazuje, to, że to nie jest po prostu jakieś tam odchudzanie byleby do jakiejś daty, tylko po prostu zmiana nawyków żywieniowych, która trwa i wymaga etapów. Tak jak pani powiedziała, jak chcę, to zjem nawet i coś słodkiego, ale w takiej wersji, która powiedzmy nie będzie nam utrudniała tego odchudzania. Są na to sposoby, też będziecie mieć je w e-booku, także tam jak ktoś jeszcze nie pisał, to napiszcie, czy chcecie go otrzymać. Będę wam tam dawała przepisy też na te fit słodycze.
Natomiast co jeszcze będzie ważnego, bo tutaj zadała, jeszcze wejdę, wrócę do poprzedniego troszeczkę pytania, bo pani Jolanta zadała pytanie, czy warto ćwiczyć przed śniadaniem, czy pani też u siebie to robi, zaraz się pani odniesie. Natomiast czy jednak po posiłku? Pani Lidia powiedziała po posiłku, ale ten odstęp był ważny, że ona nie było to po posiłku zaraz, tylko odczekiwała i robiła tak aktywność, że miała następny posiłek zaraz po aktywności na przykład, tak? Czyli powiedzmy czekamy te 2-3 godziny, jemy po prostu jak zakończymy trening i to było, czyli to nie było bezpośrednio po, tak? To, natomiast czy pani testowała, pani Lidio, ćwiczenia też ewentualnie przed śniadaniem u siebie kiedyś? Tak, jak najbardziej, oczywiście. W momencie, kiedy ja sobie kupiłam ten stepper, to ja przed śniadaniem, nie mówię, że codziennie, bo to jest, jak ja mam ochotę, tak? A wiem, że jak ja zrobię sobie te pół godziny, 40 minut przed śniadaniem, bo śniadanie jem godzinę od wstania, tak? Więc te 40 minut przed śniadaniem ja sobie robię ten stepper i ja naprawdę mam mnóstwo energii na cały dzień i później jeszcze mi się chce wychodzić na zewnątrz, no, czy jeszcze dodatkowo wieczorem coś zrobić, czy jak jest fajna pogoda, to pójść na rower, czy pochodzić i wyjść na spacer z psem na przykład, tak? Więc ja muszę powiedzieć tak, testując na sobie, że jak ja sobie zrobię rano, przed śniadaniem, to mam więcej energii. Później, na cały dzień. Super. Ja uważam, że jeżeli właśnie aktywność nie jest za bardzo przeciążająca, właśnie doda nam energii, będziemy fajnie się czuć, to wtedy nawet rano na czczo, jeżeli to jest takie cardio typu steperek właśnie, a nie jakaś bardzo duża aktywność, która no spowoduje, jeżeli rano na czczo nie zjedliśmy, gdzieś poczujemy się źle, to na to trzeba jedynie uważać, ale osobiście u siebie ja też na przykład jakieś pół godziny przed śniadaniem też czasami ćwiczę rano na czczo i zdecydowanie na przykład jakąś jogę czy pilates to zdecydowanie wolę niż po posiłkach, a już takie bardziej intensywne treningi to zdecydowanie już lepiej tutaj troszeczkę sobie zjeść, żeby mieć tą energię. Super. No i moi drodzy, myślę, że chcecie, ja już nie mogę się tego, nie mogę się tego doczekać, pani Lidziu, pokazać pani metamorfozę, żebym ją udostępniła dla was tutaj na tym Facebooku, więc już wam pokazuję, to jest premiera pani Lidia w wersji przed i po, więc obiecałam, że też to pokażę, tylko jeszcze poczekajcie sobie, tutaj zrobię tak, żebyśmy mieli porównanie na ekranie jakieś fajne. Sekundkę. O, myślę, że będzie widać zaraz, dajcie mi znać. Fanfary dla pani Lidzi. Share, czekajcie, share screen. Już pokazuję wam. Proszę bardzo, moi drodzy. Pani Lidia przed i po wersji tutaj mamy z przodu. Dajcie znać tylko, czy widzicie. Powinno być widać, mam nadzieję. Dajcie znać na komentarzach. Pani Lidziu, pani to widzi? Nie wiem, bo... Tak, ja widzę to, tak. I jestem, też widzi pani. Tak, ja widzę. Jestem zażenowana tą pierwszą z lewej fotografią. No, to jest tylko tutaj na bieżąco, także spokojnie, już pani zmieniła swoje, tak jak pani powiedziała, nawyki, nie musimy patrzeć wstecz, także zawsze zdjęcie po jest zdecydowanie przyjemniejsze. Jeszcze wam pokażemy bokiem, sekundkę, wrócę do tego, share, screen. Ale ja uważam, że jak już mamy takie porównanie, to nawet można sobie gdzieś je wywiesić, żeby pamiętać, jak to było wcześniej i nie chcieć do tego wrócić. Osobiście ja tak u siebie też swoimi zdjęciami, swojej sylwetki też się posługuję, żeby się motywować do działania. Ale no, jest wielka różnica, przyznajcie moi drodzy. I uwaga pani Lidio, ile jeszcze kilogramów przed panią, ile jeszcze pani chce osiągnąć? No, ja jestem w połowie, więc jeszcze 20 kilogramów i będzie dobrze. I oczywiście wszyscy słuchacze tutaj trzymamy za panią kciuki. Myślę, że poprzez te zmiany, które pani wdraża, jak najbardziej będzie to możliwe. Ja też będę w panią wspierać w tej zmianie oczywiście. No i teraz najważniejsze, ostatnie pytanie. Co pani zmieniła w te 24 tygodnie, te pół roku, co już zostawi pani u siebie na całe życie po prostu po zakończonym też naszym, już po tych kolejnych 20 kilogramach?
Pani Lidia. Tak, bo tak, Pani Delfino, ja zmieniłam bardzo dużo, praktycznie wszystko, jeżeli chodzi o podejście do odżywiania, bo ja przestałam jeść przede wszystkim w pośpiechu i byle jak. Dzięki współpracy z Panią ja zostałam wyposażona w wiedzę, w umiejętności, które pozwoliły mi tak naprawdę skutecznie zmienić swój sposób odżywiania na zdrowe nawyki żywieniowe, które zostaną ze mną na lata, bo ja już nie pamiętam tego, co ja robiłam wcześniej i co robiłam źle. Po pierwsze, nauczyłam się przestrzegać godzin posiłku, jeść regularnie, nie podjadać. Uważam, że to jest bardzo ważne, bo żeby nie było wyrzutów insuliny, żeby dać odpocząć naszej trzustce, żeby ją tam ciągle do tej pracy nie aktywować. Więc tutaj ja dbam o tą swoją trzustkę, więc przestrzegam regularnych posiłków. Piję bardzo dużo wody. Tak jak mówiłam, woda jest moim przyjacielem. Nie czekam, aż będę miała pragnienie, bo też nie wiem, czy to jest prawdą, bo gdzieś tam przeczytałam, że ludzie troszeczkę więcej mający lat, tak jak ja 50 plus, że nie odczuwają w ogóle pragnienia, a organizm jest spragniony, więc ja nie czekam, aż mi się będzie chciało pić, tylko po prostu tą wodę piję. Stosuję zamienniki Wejdę produktów. w słowo, odpowiem, bo to też już Pani poruszyła. Jasne, nie czekamy na pragnienie, zdecydowanie, to niezależne od wieku. Ja też osobiście tak robię i jeżeli już dochodzi do tego pragnienia, może tak być, że ryzyko już jest właśnie odwodnienia. Często jeszcze to pragnienie nie jest tak czute, że nam się chce pić, tylko się pojawia ból głowy, jakieś takie osłabienie, jakieś takie spadki koncentracji i to najpierw nam układ nerwowy daje znać, że mamy za mało tej wody i czasami ktoś zamiast wypić dwie szklanki wody już bierze tabletkę przeciwbólową, a czasami wystarczyłoby wziąć te dwie szklanki wody i to już pomaga. I uwaga, jak zaczynamy więcej pić, to zaczyna nam się częściej chceć pić. Jest takie coś, że nie już suchość mam na myśli, że już tak czujemy taką dużą, bo to już jest odwodnienie, tylko że po prostu chce nam się częściej pić, po prostu czujemy, że nam się chce więcej pić, więc to pragnienie zaczyna nam wracać. Tu ktoś pytał, w jakim czasie uzyskała Pani Lidia te 23 kilo, to jest pół roku, więc teraz drugie pół roku afirmujemy, że będzie Pani po tym efekcie swoim na pewno. I już oddaję głos, bo przerwałam, przepraszam. Tak, właśnie mówiłam o tym, czego się nauczyłam przez ten okres, więc nauczyłam się jeszcze stosować zamienniki produktów żywnościowych. Spożywam dużo więcej nasion strączkowych. Mogę powiedzieć, że one dominują, jeżeli chodzi o produkty żywnościowe, które zaspokajają mój organizm, jeżeli chodzi o białko. Tak? Jeszcze wejdę z tu w słowo. Co Pani zrobiła, żeby sobie ułatwić wdrożenie strączków? To jeszcze niech Pani zdradzi, żeby ułatwić trawienie. To znaczy, no, ja na przykład bardzo lubię herbatkę z majeranku, nie z rumianku, tylko z majeranku. Normalnie majeranek, który jest dodawany do roślin strączkowych jako zioło, ja suchy majeranek sobie parzę w formie herbatki. I jeżeli na początku miałam, w ogóle smak jest bardzo dobry, bo nie czuć tego intensywnego takiego smaku. No i teraz nie mam problemów, ale na początku to też zależy po których strączkach. To każdy indywidualnie musi sobie zobaczyć, tak, w swojej diecie, odżywianiu, które strączki powodują na przykład wzdęcia, tak. I wtedy ta herbatka z majeranku świetnie po prostu no, pomaga w trawieniu, tak, czy żeby nie było wzdęć i innych problemów, które mogą się przydarzyć po zjedzeniu strączków. Też super, moje klientki niektóre już to sprawdziły, więc macie tutaj wskazówkę od Pani Lidzi i zdecydowanie działa. Proszę. Tak, włączyłam do mojego odżywiania produkty o niskim indeksie glikemicznym, to znaczy, no ja teraz wiem, tak, które to są produkty o niskim indeksie glikemicznym, bo też muszę powiedzieć, że ja byłam tutaj zadaniowana przez cały ten okres przez Panią Delfinę, zawsze miałam jakąś tam pracę domową, z której się bardzo cieszyłam, bo przez dany tydzień na przykład się uczyłam, które to są produkty, które mają niski indeks glikemiczny, które to na przykład ile ja spożywam kalorii i tak dalej, i tak dalej. I to jest taka nauka, która zostaje na lata i ja to nie jest tak, że ja na przykład rezygnuję i tam nie odmierzam. Ja odmierzam, ja cały czas odmierzam, bo na oko tak zwane, to zawsze może mi się tam więcej dosypać, albo więcej wlać tej oliwy, albo czegoś tam, prawda, przedobrzyć. A to już
powoduje co? No, że tych kalorii jest dużo więcej, a ja tego nie chcę, tak? No i dodatkowo jeszcze nauczyłam się, że należy zwiększyć własną aktywność fizyczną, czyli ja znam zasady tej aktywności, wiem, jak ją stosować i wiem, kiedy przynosi najlepsze efekty. I na pewno rośliny strączkowe zostaną ze mną na zawsze. Tak, przekonałam się tak naprawdę, że ten nowy styl życia mi daje satysfakcję z jedzenia, że nie tylko zmieniłam proporcje własnego ciała, ale mam bardzo dużo energii, zarażam tą energią tak innych ludzi. Na pewno to wszystko włączę i włączyłam, przepraszam, do mojego sposobu odżywiania i zostanie to ze mną na zawsze. Poza tym ja cały czas się uczę. Ja cały czas się uczę od pani Delfiny, ja czerpię tą wiedzę, mogę powiedzieć, garściami od pani Delfiny i naprawdę zachęcam każdego, kto jeszcze się waha, żeby podjął współpracę. Naprawdę, tutaj nie chodzi o to, że ja tam reklamuję panią Delfinę, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że pani Delfina też swoją energią i swoją osobowością zaraża, tak? Ja czuję, że to jest jej pasja, ja czuję, pani, to jest pani pasja, to, co pani robi. Więc czując to, ja jestem zmotywowana dodatkowo do tego, żeby pracować nad sobą i żeby moje zdrowie, moje samopoczucie, moja sylwetka i moja jakość życia się tutaj polepszyła. I naprawdę ja bardzo dziękuję za tą współpracę dotychczasową i z nadzieją na przyszłość, na przyszłą. No i na pewno to, czego się nauczyłam od pani Delfiny, to na pewno zostanie ze mną i no nie ma powrotu już do tego, co było kiedyś, bo teraz jest zupełnie nowa jakość. Ja mogę tak powiedzieć, no bo jak to życie. Bardzo mi miło. I mocno wierzę, Pani Lidio, że właśnie tak jak Pani mówi, i tą energią zaraża Pani innych, i ta postawa, i to, co Pani tutaj nam przekazała, i tę chęć uczenia się, nieodpuszczania sobie. Właśnie słuchajcie, no tak jak powiedziała Pani Lidia, czasami warto, może nie do końca, o co mam na myśli, o czasami. Tak wydaje nam się, a że coś tam zrobimy na oko i tak dalej, nie będzie tak źle, ale jeżeli mamy chudnąć około kilo tygodniowo i takie tempo utrzymywać, to faktycznie ta łyżka czy półtora łyżki oliwy, czy ten dodatkowa garstka orzechów, no wszystko to będzie się zliczało. Nas, no, może też to zdrowymi produktami możemy też przekroczyć niektóre porcje, więc tutaj no, pani sobie po prostu nie odpuszcza i na pewno mocno wierzę, że pani utrzyma po prostu te swoje nawyki i też efekt osiągnięcia. Więc jeżeli macie jeszcze jakieś pytania do pani Lidzi o to, jak ona właśnie w te pół roku, te 23 kilo schudła, to śmiało dawajcie teraz, jest ten moment, bo tu już będziemy musieli niedługo kończyć. Natomiast braki energii, co robić? Tutaj pani Jola pisze, to jak się pani wydaje, pani Lidio, jeżeli jest ten brak energii, to co pani to tego kopa energii dodaje u No, jak pani? jest brak energii, to ja, jeżeli mam taką możliwość, oczywiście, tak, no bo wiadomo, że jesteśmy osobami pracującymi, ale jeżeli mam tylko taką możliwość, to ja po prostu ten brak energii, może inaczej, robię tak, że sport, aktywność fizyczna, endorfiny, i im bardziej tak mam więcej tego ruchu, tym bardziej tej energii. Bo im będę więcej jadła, to będzie więcej cukru, a jak będzie więcej cukru, to będę bardziej ospała i w związku z tym zamyka się koło, więc nie podjadam, tylko wychodzę. Woda, butelka do torebki, do plecaczka i na zewnątrz. To taka Super. moja droga. Super. I ja się zgodzę, że czasami nam się wydaje, że nie mam siły, a wyjście, dodanie sobie tej aktywności, oczywiście dbanie o regularność też posiłków, bo często ten brak energii może wynikać też z tego, że właśnie tak jak pani powiedziała, że po coś tam skubiemy, niby sobie chcemy dodać energii, a powoduje to skoki cukru, insulinę. Więc tutaj myślę, że ta woda, aktywność i regularność posiłków to jest klucz do sukcesu. Z chęcią na podjadanie wieczorem jeszcze pytanie od pani Moniki. Co Pani jest tutaj pomocne, żeby nie podjadać wieczorem. Tak, podjadanie wieczorem to była moja zmora. Ja wracałam z pracy do domu, no i posiłek, a później podjadanie. Cały czas ja coś tam podjadałam. Zdrowego, nawet jeżeli mi się wydawało, że to jest zdrowe, to cały czas podjadałam. I mój sposób, śniadanie musi być zjedzone. Jeżeli ja sobie dorzucę takiego kopa, nie wiem jak to określić, no.
Na rozruch dnia, tak? Na rozpoczęcie dnia, w momencie, kiedy ja zjem śniadanie, już nie pamiętam o regularności posiłków, to ja na wieczór nie jestem głodna. Ja po prostu zjadam ten swój posiłek o tej godzinie, który ja tam mam, tak? Ale pod warunkiem, że jest to regularne jedzenie, że ja nie zapominam, że jem te śniadania, że jem te posiłki, mam te 4-godzinne odstępstwa, i nie ma podjadania. Po prostu mój organizm nie chce. Nie Jeszcze chce. wejdę tu w słowo, bo ja wiem też, co Pani pomaga. 4-godzinne odstępy, też sprostowanie w razie co. Natomiast to warzywa. Pani Lidia A, je dużą ilość tak. warzyw. Niech Pani powie, ile gram w posiłkach Pani ma. No, ja w posiłkach to tak mam 350, koło 400, 280, no tak koło 300 w każdym posiłku. Ja po prostu kocham warzywa, więc ja bez warzyw surowych, notabene, surowych, to raczej nie widzę żadnego posiłku. Ja muszę mieć warzywa. No i objętościowo też posiłki fajnie wtedy wyglądają. I jeszcze my wdrażamy ten makaron, który nie ma kalorii. Słuchajcie, to jest też hit. Jak nie słyszeliście o nim, a makaron, ja już Wam tu wrzucam, jak się on nazywa, bo nie chcę źle powiedzieć. Tak, Chyba. koniak, makaron koniak, czyli makaron, który jest roślinnym makaronem. On ma taki posmak ryby, tak? Bo to jest makaron, który jest zapakowany hermetycznie w takiej solance. Jego trzeba bardzo dokładnie wypłukać, przepłukać, no i może nie wszyscy będą go tolerować, jest dodawany taki surowy do potraw. Ja na przykład jak robię sobie fasolkę po bretońsku, to ja ten makaron dorzucam do tej fasolki po bretońsku i on fajnie się tak wtedy troszeczkę podgotuje i absolutnie nie czuć tego posmaku rybiego. Poza tym jest mnóstwo różnych kształtów tak, tego makaronu, także każdy może sobie wybrać dla siebie taki, który jest odpowiedni. Nawet w formie ryżu jest, więc Jasne. Moi drodzy, jako że mamy tutaj dużo pytań, śmiało zadawajcie te pytania pod postami, będziemy Wam odpisywać. Ja też będę. Dzisiaj niestety mam ograniczoną ilość czasu, bo też mam zaplanowane wizyty dzisiaj online'owe, więc myślę, że tu Renato na to pytanie, jak się nie chce jeść rano, to właśnie chociażby zobaczyć, czy się wieczorem na przykład nie przejada, czy się pije tą wodę, czy się trzyma tej regularności, bo to jest to, że czasami na wieczór te podjadanie za duże posiłki powoduje, że nam się po prostu nie chce jeść rano, ale my wtedy nie jemy, bo słuchamy tego organizmu, bo on przeciąga ciążone ma jelita, może trzeba oczyścić jelita, to później to jest błędne koło, bo w ciągu dnia nam się może dopiero nawarstwiać później po południu ta chęć na jedzenie i my tak w kółko mamy, więc tutaj oczyszczanie mikrobiomu jelit, picie wody, regularność posiłków, to co pani Lidia mówiła. I teraz tutaj nie oceniamy Pani Aniu, jak najbardziej możemy jeść warzywa z każdego miejsca, z różnych miejsc. Ja uważam, że warzywa warto tak czy siak jeść, nawet w zimie, bo jeżeli się boimy chemii z warzyw, to odpowiedzmy sobie pytanie, czy nie jemy za dużo mięsa, słodyczy, przetworzonej żywności, czy alkoholu, która tak samo jest, no nie jest zdrowa. Więc teraz w tych czasach, jak tak patrzeć, to nic by nie było zdrowe, nic byśmy nie mogli jeść. Więc nie bójmy się jeść warzyw, nawet w zimie. Używajmy mrożonek, mruźmy sobie też, myjmy dokładnie i myślę, że tak jak widać tu po pani Lidzi, nie wpłynęło to na zwolnienie jej metabolizmu. Źle się nie czuje, włosy jej nie wypadają, tylko wręcz te warzywa jej tutaj pomogły tym, że nie je wieczorem i czuje się też syta. Więc moi drodzy, działajmy i śmiało piszcie też pytania, będziemy wam już odpisywały. A ja Wam bardzo dziękuję i Pani przede wszystkim, Pani Lidio, bardzo dziękuję. Ja jestem zachwycona Pani tym, jak Pani sposób wykorzystuje tą pracę w treningu żywieniowym u siebie w praktyce. Tu Pani Monika pisze, że tak, trzeba nauczyć się jeść rano. Dziękujemy. I oczywiście, jeżeli byście mieli jakieś pytania, to śmiało piszcie, my będziemy Wam tam odpisywały. No i bardzo dziękujemy. Napiszcie też, będzie nam miło, co dla Was było takie dzisiaj, co dla siebie zabieracie, czego może się dowiedzieliście, co Was zainspirowała, czym Pani Lidia, jej też będzie miło, jak napiszecie nam, jakie wnioski dla siebie macie po tym naszym dzisiejszym wywiadzie. A jeżeli chcecie trafić na ten webinar, o którym mówiła Pani Lidia,
który dotyczy teraz w tym obecnie i insulinooporności, i tarczycy, i zaburzeń hormonalnych, to daję Wam tutaj linka do webinaru i o tym Renato też na webinarze mówię, jak oczyścić między innymi właśnie zadbać o jelita, więc możecie tam się zapisać, to już jest dłuższe spotkanie, darmowe i też będziecie mogli się zainspirować już działaniem swoim i wdrażać je. Ja również bardzo dziękuję za możliwość spotkania i podzielenia się moją historią. Mam nadzieję, że zainspiruje ta moja historia inne osoby, bo to wszystko, co robimy, robimy dla siebie i dla własnego zdrowia. A jeżeli mamy taką wspaniałą pomoc w osobie Pani Delfiny, to tylko mogę jeszcze raz dziękować. Także dziękuję Państwu bardzo za możliwość porozmawiania. Do usłyszenia, dziękuję. Do usłyszenia.